Po lewej stronie wykresu zaznaczona jest wysokość podnoszenia. W tym przypadku największa wynosi 5000 mm, czyli 5 m. Pod wykresem zaznaczone są odległości środka ciężkości ładunku od czoła wideł. Największa odległość wskazana na tym diagramie to 1000 mm, czyli 1 m. Na tej podstawie możemy wywnioskować, że maksymalna długość lub szerokość ładunku to 2 m. W tabeli znajdują się wartości podane w kilogramach. I dotyczą maksymalnej masy ładunku, jaką możemy podnieść na daną wysokość przy określonej odległości środka ciężkości ładunku od czoła wideł. Jak widać, maksymalny udźwig tego wózka wynosi 4000 kg, czyli 4 tony. Zadanie. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka podnoszącego ładunek na wysokość 3000 mm. Aby rozwiązać to zadanie, w pierwszej kolejności należy odnaleźć wartość 3000 mm na skali dotyczącej wysokości podnoszenia. Następnie należy określić, w jakiej odległości jest środek ciężkości ładunku od czoła wideł. W zadaniu nie określono rozmiaru ładunku, ani odległości środka ciężkości ładunku od czoła wideł. W takim przypadku należy przyjąć najmniejszą możliwą wartość dla odległości środka ciężkości od czoła wideł. W tym przykładzie jest to 500 mm. Dzięki takiemu podejściu uzyskamy największy możliwy ciężar, który dla podanej wartości podnoszenia wynosi 3600 kg.